Marlena Wojnowska, witam w przystanku Historia TV. Dzisiaj nietypowo sprzed kieleckiej delegatury IPN, ale nieprzypadkowo, bo dokładnie 20 lat temu na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku do życia powołany został właśnie Instytut Pamięci Narodowej. Czym na co dzień zajmuje się ta instytucja, jak wygląda od kuchni praca historyków, o tym za chwilę się przekonamy. Zapraszam. Dzień dobry. Dowód osobisty? Niełatwo się tutaj do Was dostać. Witam serdecznie, a już od progu witam mnie pan Marek Jedynak. Panie Marku, możemy liczyć na wejście dzisiaj do miejsc dostępnych i niedostępnych na co dzień? Dzień dobry, witam w delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Myślę, że będziemy mogli obejrzeć, jak wygląda praca w naszej instytucji. A ja myślę, że to będzie fascynująca podróż. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, na co dzień niedostępnym dla osób zwiedzających. Jesteśmy w archiwum delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Tutaj znajdują się akta, które przekazały poprzednie organy, czy to Urząd Ochrony Państwa, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także mnóstwo kolekcji po osobach prywatnych, po innych instytucjach. Państwo tego nie czują, ale my możemy zaświadczyć, że jest tutaj chłodno, jest niska temperatura. Dlaczego? Obecnie jest 16 stopni Celsjusza. Ze względu na ochronę zasobu, ze względu na ochronę papieru, jest to najlepsza temperatura, najlepsza wilgotność dla przechowywania tego typu dokumentacji. A żeby się dowiedzieć, jakie zbiory tutaj mamy, to zapytamy o to pana Andrzeja. Proszę powiedzieć, czy te dokumenty, które tutaj są, pochodzą także na przykład od mieszkańców Świętokrzyskiego? Jak najbardziej. Zasób delegatury Instytutu Pamięci Narodowej jest bardzo zróżnicowany. Począwszy, tak jak wspomniał kolega, są tutaj materiały przekazane przez organy bezpieczeństwa państwa z okresu 1945-1990, ale również są tutaj kolekcje przekazane przez osoby prywatne. Jest realizowany ogólnie przez Instytut Pamięci Narodowej projekt Archiwum Pełne Pamięci, w ramach którego osoby właśnie mogą przekazywać różnego rodzaju materiały, które jak gdyby mogą wzbogacić badania dotyczące właśnie okresu, czy to II wojny światowej, czy to okresu właśnie PRL-u. I właśnie tego typu dokumenty również znajdują się w naszym zasobie. Jeżeli mogę tutaj dodać z takich ciekawszych materiałów przekazanych tutaj do naszej delegatury, mamy na przykład album dotyczący uroczystości pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego z 1935 roku, czy na przykład metalowe godło, czy różnego rodzaju inne materiały, na przykład dotyczące działalności opozycyjnej z okresu działalności Solidarności, czy jakieś biuletyny informacyjne, prasę podziemną, jakieś stemple, więc pod tym względem nasz zasób jest bardzo, bardzo, bardzo bogaty. Panie Marku, jesteśmy w czytelni, gdzie możemy przeglądać dokumenty, akta, filmy. Do czego służy na przykład to urządzenie? To jest czytnik mikrofilmów. Materiały papierowe były w okresie PRL digitalizowane według ówczesnych możliwości technicznych, czyli fotokopiowane, pomniejszane i na jednej tak zwanej mikrofiszy mieszczono kilkadziesiąt stron dokumentów w celu zabezpieczenia oryginału, w celu wykonania kopii, która miała być przechowywana nawet po zniszczeniu wersji papierowej. Możemy zaprezentować, jak wygląda przeglądanie? Oczywiście. Starodawny czytnik, który działa, przesuwaliśmy i w ten sposób można było sprawdzić każdą kartę. Można było wyostrzyć, powiększyć dokumentację, więc jest to może obiekt zabytkowy, ale jednocześnie cały czas skuteczny. No, na takich dokumentach pracowano w latach 70., 80. i do dzisiaj trzeba korzystać z takiej techniki, żeby odtwarzać te materiały. Ale oczywiście jest to też digitalizowane i możemy już obejrzeć to wszystko na komputerze w wersji PDF. Z takiej troszkę bardziej nowoczesnej formy, czyli przeglądając po prostu za pośrednictwem komputera, korzysta pan. Proszę nam powiedzieć, do jakich dokumentów pan dotarł dzisiaj? W dniu dzisiejszym dotarłem do akt dotyczących zbrodni niemieckich popełnionych na terenie powiatu staszowskiego. Po co te dokumenty? Te dokumenty są potrzebne do napisania mojej pracy magisterskiej odnośnie zbrodni niemieckich popełnionych na terenie powiatu staszowskiego.
Biorąc pod uwagę liczbę tych dokumentów, które zostały panu tutaj dzisiaj udostępnione, to będzie długa jeszcze praca i żmudna? Cóż, biorąc pod uwagę, że trochę jest tych źródeł, to wydaje mi się, że jeszcze zajmie mi to trochę czasu, aż wszystko zdołam przeanalizować i jakoś może uda mi się napisać tam o pracę i szczęśliwie ją obronić. Życzymy powodzenia, dziękujemy bardzo za rozmowę, a my mamy jeszcze jeden przystanek. Mamy jeszcze jeden przystanek, zejdziemy dwa piętra pod ziemię. To powiedzmy jeszcze o tym, że ten budynek, w którym się znajdujemy, ma też właśnie takie podziemia. Czemu one służyły? Na wierzchu była willa pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dwa piętra pod ziemią było stanowisko dowodzenia dla władz wojewódzkich, władz partyjnych. Miejsce, w którym na wypadek wojny, na wypadek zagrożenia przenosiła się cała władza i stąd wydawano decyzje. Przynajmniej miano wydawać decyzje. Jak wiemy, nie było to potrzebne do konkretnych działań. Czy jeszcze jakieś tajemnice skrywa to miejsce? Schron miał osobne zasilanie silnikiem dieslowskim. Miał dwa tunele ewakuacyjne, obecnie zamknięte, także do delegatury nie można się pod ziemią dostać. Być może stąd była linia specjalna telefoniczna łącząca z Warszawą, z centralą tak zwaną. Były tutaj pokoje z kabinami telefonicznymi, były pokoje dla oficerów dyżurnych, dla osób, które stale dozorowały ten obiekt, stale utrzymywały go w sprawności. Więc on przez okres PRL był non-stop używany, non-stop gotowy na wypadek W. Bardzo dziękuję za tę fascynującą podróż, za te wszystkie opowieści. Państwu pięknie dziękuję za uwagę, a teraz już oddaję głos naszej koleżance z przystanku Historia przy ulicy Warszawskiej, pani Edycie Krężołek. W Kieleckim Przystanku Historia w 2020 roku proponujemy oczywiście nasze stałe cykle. One są sprawdzone już od 3 lat. Ta propozycja kierowana do mieszkańców naszego regionu sprawdziła się, więc w dalszym ciągu będziemy organizowali spotkania w cyklu Kłopoty z Historią. W najbliższym czasie zaplanowane mamy spotkania z profesorami Wojciechem Roszkowskim oraz z profesorem Andrzejem Nowakiem. Kontynuujemy nasze cykle filmowe, zarówno w Przystanku Historii, jak i w Kinie Fenomen, będziemy kontynuowali i w dalszym ciągu prezentowali filmy dotyczące historii, przede wszystkim historii XX wieku. Z ciekawych propozycji to oczywiście wystawy. Co 2 miesiące w Przystanku Historia przy ulicy Warszawskiej 5 prezentujemy 2 nowe wystawy. Już w styczniu zapraszamy na wystawę poświęconą obozowi koncentracyjnemu KL Auschwitz, a drugą z wystaw będzie wystawa poświęcona powstaniu wielkopolskiemu. Te wystawy będą dostępne przez styczeń i luty 2020 roku. Nowości, jakie proponujemy, to nowy portal internetowy przystanekhistoria.pl. Można na nim znaleźć niepublikowane materiały archiwalne, fotografie, dokumenty oraz także publikacje, artykuły prasowe, książki, które stanowią prezentację aktualnego stanu badań dotyczącego historii najnowszej.